Dzień dobry, rolnicy! Dzisiaj jestem z Bartkiem Kaczmarkiem z firmy AgroDron, który opowie nam o jednej z nowoczesnych technologii, jakie można użyć w rolnictwie i można też sfinansować w ramach programu Rolnictwo 4.0. Dzień dobry Państwu. Tak, ja jestem przedstawicielem tutaj firmy AgroDron. W Polsce działamy dopiero od tego roku, natomiast mamy już duże doświadczenie z Ukrainy, gdzie opryskaliśmy już ponad 1 000 000 hektarów. Mamy nadzieję, że ta technologia będzie coraz szybciej wchodzić również do Polski, ponieważ da Wam szansę obniżyć koszta, zwiększyć swoją precyzję. Mamy nadzieję, że czym prędzej zainteresujemy Was tematem. Opowiedz może o tym dronie, który mamy obok siebie. To jest dron o pojemności 10 litrów. W pełnym załadunku waży on 24,5 kilo. Lata do 12 minut na pełnym załadunku. W ciągu godziny mały dron potrafi zrobić 10 hektarów przy doświadczonym operatorze. Natomiast jeśli mowa o dużym dronie, no to jesteśmy w stanie podwoić w zasadzie tą liczbę, czyli około 20 hektarów na godzinę. Właśnie, ile kosztuje taki dron? Ten dron w komplecie z 4 bateriami, pilotem oraz ładowarką kosztuje około 40 tysięcy netto. Oczywiście tam delikatnie nam cena się zmienia w zależności od kursu dolara. Dron jest produkcji chińskiego producenta TT Aviation, jeden z top 3 producentów na świecie, jeśli chodzi o drony opryskowe. Jesteśmy przedstawicielem tego producenta nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Macie dwa drony w ofercie. Ten jeden mniejszy 10-litrowy, jest jeszcze 20-litrowy. Jest tak? 16-litrowy jeszcze i 30-litrowy, dopuszczony do stosowania w Europie. Nasz producent oferuje też 5-litrowy, ale jego nie będziemy wprowadzać na polski rynek, ponieważ uważamy, że 10 to jest takie najrozsądniejsza pojemność na polski rynek. 30 sprawdzają się już przy takich powierzchniach typu 500 tysięcy hektarów, tak? Okej, to u nas nie ma za dużo takich gospodarstw. Dokładnie. 30 może latać do 15 minut i robi w zasadzie dwa razy więcej, czyli około 200 hektarów w 10 godzin. Okej, a 200 hektarów w 10 godzin, to takiej ciągłej pracy. Ciągłej pracy, tak. Przy doświadczonym operatorze. Okej, czyli z jakimiś tam przejazdami, no to nawet niech to te 20-30 godzin. To zależy, wiadomo, ile trzeba dojechać z jednego pola na drugie. No. W zestawie z takim dronem mamy jeszcze jakiś zbiornik do mieszania, tak? Tak, no tutaj ważną częścią, żebyśmy po prostu zachowali profesjonalizm, nie mieszali w jakichś wiaderkach substancji. No tylko, przy takiej maszynie tylko, tak. Warto by było, żeby zachowywać profesjonalizm. Tak, i żeby iść z duchem technologii, mamy takie mieszalniki po 100-200 litrów i one dozują nam dokładną dawkę, jaką chcemy, więc sobie obliczamy, ile na przykład na dane pole mamy zapotrzebowania. On nam pobiera dokładnie, na przykład programu go, bo tam mamy pełną automatykę, pobiera na przykład 10 litrów substancji czynnej. To, czego ja się obawiam, tak myśląc o takiej technologii, to jest właśnie to, że gdzieś zostaną nam dziury niedopryskane. No to tutaj od razu powiem, że nawet no, to się zdarza zarówno w przypadku dronów, jak i tradycyjnych opryskiwaczy. No i wtedy robimy taki lot jeszcze dodatkowo z kamerą multispektralną, w zależności tam, gdzie ewentualnie zabrakło tego oprysku, czy coś było nieprecyzyjnie zrobione, no to wtedy możemy zastosować już na przykład manualnie dodatkową dawkę. Okay. Albo wgrać te mapy multispektralne, tak, i wtedy już pewne założenia przyjąć dla drona, żeby po prostu te miejsca, które zostały gdzieś tam nieprecyzyjnie opryskane, żeby ponowić system oprysk. Biorąc pod uwagę, że jeszcze nie jest to tak rozwinięty segment rynku, głównie chcecie się skupić na tym, żeby to robić usługowo, docelowo też tak, właśnie sprzedawać do gospodarstw. Opowiedz może, jak technicznie wygląda praca operatora przy takim dronie. Co trzeba robić? To przyjeżdżamy na miejsce, no, rozładowujemy tutaj jeden lub dwa drony w zależności ilu mamy operatorów, tak? Bo każdy operator nadzoruje jednego drona. Tego wymaga od nas prawo, tak? Bo no bylibyśmy w stanie nawet pewnie 5 dronów obsłużyć jako jeden doświadczony operator. Operator odpowiada za tak, przede wszystkim wymianę baterii i tankowanie. Sam proces startu i lądowania jest dość newralgicznym procesem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, więc my zalecamy, żeby też operator za to odpowiadał. Natomiast jak już dron wznosi się do góry, no to przełączamy go na tryb pracy autonomicznej i on zgodnie z mapą kontynuuje albo zaczyna oprysk. No i tam, gdzie skończył, zawsze wraca i po prostu zaczyna z powrotem. Możemy też ustawić dodatkowe parametry, czy na przykład chcemy, żeby pryskał w momencie, gdy zawraca, prędkość, zużycie i tak dalej. Czy w tej technologii jest stosowane zmienne dawkowanie? Jak najbardziej, odpowiem, że tak. Tym, że tutaj będziemy jeszcze się dodatkowo wspierać dronami wyposażonymi w kamery multispektralne, które pozwalają nam na bieżąco monitorować uprawy, też odpowiednio wcześnie wykrywać jakieś zagrożenia związane z robactwem czy innymi grzybami, chorobami. Wtedy tak, jak najbardziej wtedy mówimy o punktowym, precyzyjnym dawkowaniu, dodatkowo o zabezpieczeniu jakiegoś obszaru, żeby nie rozprzestrzeniała się choroba.
No i tu na pewno będziemy bardzo konkurencyjni. Przede wszystkim już mamy opracowany system rozrzutu trichogramy, czyli do walki w przypadku omasnicy, w przypadku kukurydzy, gdzie nie tylko szybkość właśnie i precyzja ma znaczenie, ale również to, że wysoka uprawa tak naprawdę nie pozwala innym urządzeniom na bezkolizyjny wjazd i opryst. Okej, okay, czyli operator puszcza drona, dron już automatycznie sobie opryskuje pole. Czy w jakiś sposób prawo przewiduje, czy operator drona może być pijany? Nie, nie, nie. Tutaj zdecydowanie należy zachować trzeźwość. Tak jak w przypadku tradycyjnych opryskiwaczy, no to jednak ten sprzęt wymaga zachowania poważnych zasad bezpieczeństwa. Sprzęt, który może zrobić krzywdę. Tak. Znaczy, te śmigła może się nie wydają jakieś takie bardzo ostre, ale przy prędkości, które osiągają, no to myślę, że palce miałyby ciężko na pewno. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o wiatr? Czy tutaj mamy jakieś normy? Żeby oprysk był precyzyjny, musimy latać przy wietrze do 4 metrów na sekundę. Z tego co wiem, to głównie w nocy opryskujemy, ponieważ wtedy ten wiatr jest mniejszy. Dokładnie, ale możemy również za dnia pracować, więc tutaj nie ma to jakichś ograniczeń. To jak wygląda sytuacja z precyzją takiego oprysku? No to jeżeli podejmujemy się tego oprysku przy większym wietrze, no po prostu należy zmniejszyć szerokość roboczą, żeby zachować precyzję oprysku. Okay, żeby po prostu nie było tych przerw. Jaka jest dokładność lotu, dokładność, bo rozumiem, że nie latamy sobie pilotem, tylko mamy w jakiś sposób zmapowane pola. Mamy dwie opcje na ten moment. Możemy latać systemem GPS, wtedy dokładność nie jest taka duża, bo to jest do 2,5 metra. Jest opcja wyposażenia drony w system RTK i wtedy mówimy o dokładności do 2,5 cm. Czyli aby dokonać mapowania pola, tak naprawdę potrzebujemy do tego drona jeszcze jednego drona, który by nam to zrobił. I tak i nie, zależy o którym systemie mówimy. W przypadku systemu GPS wystarczy, że pilota łączymy z internetem, pobieramy Google Mapsy i w zasadzie zaznaczamy obszar, na którym chcemy pracować. Dodatkowo możemy zaznaczyć obszary niebezpieczne, do których nie chcemy, żeby dron się zbliżał. Dron też jest wyposażony w radary, więc no sam z siebie unika kolizji i nie podlatuje do drzew. Też możemy ustawić właśnie parametry tego radaru, jak blisko chcemy ewentualnie. No właśnie o to miałem zapytać, jak daleko od drzew, bo czasem będziemy mieli pole, gdzie na miedzy rosną drzewa. To w jakiej odległości minimalnej on może przelecieć? No tutaj myślę, że najlepiej by było zachować około te 3 metry odstępu ze względu na precyzję systemu GPS do 2,5 metra. Jeżeli mówilibyśmy o systemie RTK, no to wtedy możemy zmniejszyć to, oczywiście w zależności od tego, co się znajduje obok, tak? Bo jeżeli mamy na przykład inne pole, no to najlepiej wtedy już manualnie opryskiwać boki, a autonomicznie opryskiwać resztę powierzchni. A rozumiem, że polskie prawo zezwala na takie loty? Musimy oczywiście zgłosić nasz lot do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Możemy stosować tutaj naturalne środki, tą wspomnianą wcześniej trichogramę. Zabronione na ten moment jest oprysk chemią, natomiast jest już komisja sejmowa, która pracuje nad tym, żeby wdrożyć te drony opryskowe w rolnictwie, więc myślę, że to jest kwestia tak naprawdę już przyszłego sezonu, że może to być możliwe. Dodatkowo, jeśli by nie powstało prawo w tym temacie, to tutaj rozmawiamy też z Piorinem na temat udokumentowania i dostarczenia odpowiednich analiz, żeby pokazać i ekologię, i ekonomię tego rozwiązania, i precyzję. I wtedy możliwe, że Piorin będzie wydawał specjalne odstępstwa, jeśli udokumentujemy, że faktycznie jesteśmy ekologiczniejsi i też jeszcze w przypadku właśnie terenów ciężko dostępnych też już zapowiedział, że być może specjalne odstępstwo w przypadku jakby ograniczeń prawnych również będzie wydawał. Te 4 litry na hektar takie zakładane, to jest stosowane przy, rozumiem, uprawach zbożowych, tak? To jest na przykład stosowane na Ukrainie przy uprawach słonecznika, przy desykacji, gdzie stosujemy Roundupa bez mieszanki z wodą, wtedy mniej więcej stosujemy 4 litry na hektar. Czy przy uprawach warzywnych takie drony są stosowane? To tu zgłębiamy dopiero szczegóły, będziemy na pewno zarówno do warzywnictwa, jak i sadownictwa podchodzić, natomiast myślę, że tak, myślę, że trzeba zarówno warzywa, jak i owoce skorzystają na dronach opryskowych. Okej, super. Myślę, że jest to przyszłość naszego rolnictwa. Pewnie chwilę poczekamy, zanim zaczną wszędzie latać drony opryskujące. Natomiast ja myślę, że to może być szybciej niż nam się wydaje. No tutaj pionierem, jeśli chodzi o kraje, w których stosowane już są drony opryskowe, no to są 4 kraje: Chiny, Ukraina, Stany Zjednoczone i Japonia. My jesteśmy w tym momencie liderem rynku, jeśli chodzi o Ukrainę. Mamy na swoim koncie ponad 1 000 000 hektarów oprysku, a tylko w tym sezonie było to ponad 300 000 hektarów. Pod naszą flotą działa już
prawie 70 dronów opryskowych. Wygląda to naprawdę wszystko niesamowicie, także dziękuję bardzo za przedstawienie tej technologii. Dziękujemy za taką szansę również i mamy nadzieję, że tutaj zainteresujemy rolników, bo no niewątpliwie jest to przyszłość. To jest dużo plusów i matematyka pokazuje, że warto w to inwestować. I portfel. Na Ukrainie się śmiejemy, że rolnik, który ma 20 tysięcy hektarów ziemi albo powyżej, no to w sezon odkłada na nowego Land Cruisera. Także no są oszczędności spore. Że zmieniamy obraz polskiej wsi. Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Zmieniamy obraz polskiej wsi.